Cześć kochani, święta coraz bliżej, dlatego chciałam kontynuować temat świątecznych dekoracji i pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób możecie samodzielnie przygotować taki oto świąteczny wieniec. Do jego wykonania potrzebne nam będą bombki. Takie stare, najlepiej nieużywane bombki, których nie będziecie już używać do dekorowania Waszej choinki, a także styropianowa baza, taki styropianowy okrąg, do którego będziemy przyklejać nasze bombki. To wszystko pokażę Wam w drugiej części filmu i pokażę Wam również, jak w taki wieniec możecie bez problemu w każdym miejscu zamocować i nie robiąc przy tym żadnych szkód. Na blogu znajdziecie wpis z moimi trzema różnymi pomysłami na świąteczne DIY, o przygotowanie których poprosiła mnie firma 3M. Link do tego wpisu znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Do wykonania wieńca potrzebne nam będą bombki. Ja wybrałam bombki w kolorze srebrnym oraz złotym. Potrzebna nam będzie również styropianowa baza, którą kupicie w każdej pasmanterii i to właśnie do niej będziemy przyklejać bombki za pomocą kleju na gorąco w pistolecie. Przydatny jest on przy wielu różnych projektach, więc warto się coś takiego zaopatrzyć. Potrzebna nam będzie również wstążka w kolorze dopasowanym do koloru naszych bombek. Ja wybrałam srebrną. Zaczynamy od owinięcia naszej styropianowej bazy wstążką. Miejsce przy miejscu. Robimy to po to, by później styropian nie był widoczny z pomiędzy bombek. Po owinięciu bazy pozostaje nam już tylko przykleić do niej wszystkie bombki za pomocą kleju na gorąco. Pamiętajcie, żeby dobrze zabezpieczyć miejsce swojej pracy. Bombki będę przyklejać w sposób nieregularny. Najlepiej będzie zacząć najpierw od większych bombek, a później między nimi wkleić jakieś mniejsze kuleczki. Przyklejanie kontynuujemy dookoła. Do powieszenia mojego wieńca wykorzystałam haczyki Command od 3M, które są przezroczyste, więc bardzo dyskretne. Do styropianowego okręgu dowiązałam wstążkę, za pomocą której mogę powiesić wieniec. Gotowy wieniec możemy wykorzystać również jako stroik na stół. Będzie wyglądał bardzo elegancko, jeśli w środku umieścimy w nim na przykład jakiś świecznik. To już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Po więcej inspiracji odsyłam Was na www.designyourlife.pl i do zobaczenia niedługo.